Hej, hej, moje kochane, witam Was po raz kolejny dzisiejszego dzionka. Przychodzę do Was, już Wam pokazuję Wam, przychodzę dzisiaj do Was z pielęgnacją ust. Sporo pytań od Was dostaję, takich naprawdę indywidualnych do mnie, jak ja dbam, jak ja pielęgnuję moje usta, jak ja o nie dbam, czego używam, co mogę polecić. O ile się nie mylę, mam już trochę tych filmików, około 300, więc wybaczcie, że nie wszystkie pamiętam i nie będę ich teraz sprawdzała, bo to i tak nie ma sensu. Postanowiłam, że po prostu nie sprawdzając, jeżeli taki filmik był już na kanale, to jeszcze raz Was gdzieś tutaj odeślę. Na pewno pokazywałam Wam tam też różne inne rzeczy. Natomiast przygotowałam tutaj takie rzeczy do ust, których ja używam teraz ostatnio najbardziej, najczęściej i to są produkty, które ja z czystym sumieniem mogę Wam polecić, dzięki którym po prostu Wasza pielęgnacja ust będzie także przyjemne, spożyteczne. Jeżeli jesteście zainteresowane, jak wygląda moja pielęgnacja ust, to zapraszam, oczywiście zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Także mam tutaj przygotowane różne produkty, tak jak powiedziałam, są tutaj balsamy, są tutaj masełka, są tutaj takie balsamy w sticku i w jajeczkach, i także dla każdego coś dobrego. Zacznę może od tych tutaj bliżej mnie. Po pierwsze, fajny gadżet, fajna rzecz do torebki, to muszę to wspomnieć, na takim sznureczku. I są to oczywiście balmi, są to balmi. Ja mam tutaj akurat dwa, jeden to jest bodajże truskawkowy albo malinowy. Nie chcę teraz Wam tutaj, nie chcę Was przekłamać. Naklejki są już troszeczkę pozdrowywane, ja nie widzę w ogóle tutaj smaku. To jest malina albo truskawka. Także one są bardzo podobne, także widzicie tutaj zużycie, nic już prawie nie wystaje. Także balmi dostępne są na pewno też w Superdrugu czy w Butcie, natomiast w Polsce dostaniecie je chyba w Drogerii Natura, a na pewno w Rossmanie, na pewno w Rossmanie. Natomiast są też dostępne, ja już Wam to kiedyś wspominałam przy jakimś holu, gdy zakupywałam ten właśnie kokosowy. Widzicie, że jest go troszeczkę więcej. To jest właśnie a propos, to jest kokosowy, bardzo fajne balsamy do ust. Ja Wam je bardzo serdecznie polecam i ja je zakupuję w sklepie, w sieci sklepów BM. Ja Wam mówiłam, że w BM-ach one są dużo, dużo tańsze. Także ja nie pamiętam, jaka jest ich regularna cena, natomiast w BM-ie płacicie chyba 99p albo funt 29, coś takiego. Także maksymalnie funt 99. Naprawdę, maksymalnie 2 funty to jest cena za te balmi. Także są one właśnie na pewno w Superdrugu, teraz jakieś tam widziałam złotą wersję, różowy taki, takie są miedziane i tak dalej, także to są dwa, które ja teraz posiadam, więc balmi. Kolejnym jest PS, to na pewno Wam znany kolor, taki kolorek miętowy, natomiast w smaku to był chyba jakaś wanilia. Nie wiem, ale pachnie mi bardzo słodko, więc to chyba było jakieś waniliowe. Jeżeli znacie PS, no to oczywiście Primark i on pewnie był za funta, nie więcej. Kolejna rzecz, to jest Flossleg, to jest wazelina czekoladowa, Lip Vaseline Chocolate i to jest już rzecz, którą zakupywałam w Polsce. Bardzo, bardzo fajna wazelina, bardzo, już widzicie zresztą też zużycie. Mam nadzieję, że to widać tutaj troszeczkę. Bardzo fajna wazelina do ust, bardzo Wam gorąco polecam na okres zimowy, super. Aczkolwiek tak jak ja mówię i mówiłam Wam to wcześniej, że ja mam też bzika na punkcie masełek i rzeczy do ust, tak samo jak kremów do rąk. I ja po prostu, obojętnie jaka jest pora roku, po prostu ja non stop używam cokolwiek do ust. Także czy to jest balsam, czy to będzie w pomadce, w sensie wiecie, w sticku, czy to będzie w takim jajeczku, czy to będzie w sztywcie, czy to będzie w tubce, to nie ma dla mnie znaczenia, ja zawsze muszę koło siebie mieć coś do ust. Także tu, tak jak mówię, wazelina czekoladowa, polecam bardzo serdecznie, Flossleg, nie pamiętam ceny, ale coś pewnie około 10 zł, nie więcej. Kolejna wazelina zakupiona już tutaj, to jest Sugar Coated i to jest taka wazelina, ona jest już większa. Jedyny minus, otwieranie tego pojemniczka, naprawdę, jeżeli jeszcze raz, nie wiem, jeżeli na przykład jeszcze kremujecie ręce, co ja robię, ciężko potem jest otworzyć. Zobaczcie, teraz mam właśnie nakremowane, nabalsamowane dłonie. Jeżeli chodzi o zapach, super, to jest taki, wiecie co, nie wiem, taki lemonkowo-słodki zapach, o, słodka lemonka po prostu. Także taka słodka cytrynka, ja to tak bym opisała, soczysty, fajny, bardzo fajna wazelina i zakupywałam ją chyba za 2 czy 3 funty w Superdrugu. To była wtedy jakaś nowość, teraz już na pewno nie. Kolejna rzecz, jaką ja Wam polecić mogę, to jest oczywiście właśnie ta nowa seria z Maybelline, Lips Balm and Blush. To jest coś, co miało Wam służyć jako róż do policzków, jak i zarówno, widzicie? Jak i zarówno
balsam do ust na temat róż, do policzków, ja się wam wypowiadałam. Także ten balsam bardzo wam gorąco polecam. Nie mogę wam polecić całej serii, bo jak na razie wypróbowałam tylko ten peachkowy, czyli mój, wybrałam tutaj brzoskwiniowy. I to jest ten Innocent Peach, to jest numerek 01. Natomiast teraz już wam też to mówiłam, że jak ten mi się tylko skończy, na pewno zakupię ten różowy. Czerwony jest za ciemny, bo od razu wam mówię, oprócz tego, że to balsam moje usta bardzo fajnie je nawilża, to jeszcze nadaje delikatny kolor. Zresztą, no, tak jak mówię, ma to też być róż, także ten różowy jeszcze też jest znośny, potem jest czerwony i brązowy, to już nie dla mnie. Także polecam bardzo serdecznie Baby Lips z Maybelline. Kolejna rzecz do zakupienia i do dostania w Polsce, jest to Perfekta, balsam do ust 5 w 1. Nie wiem dlaczego aż 5 w 1, to jest Soft Lips i to był, nie wiem jaki to był zapach, bo ja już mam prawie, znaczy no nie mam jeszcze dęka, ale dużo mu nie brakuje, zobaczcie, jest tak już tak po prostu wydziabany w środku, że ja już paznokcie po prostu zahaczam. Także fajna rzecz, bardzo lubię, naprawdę ja do ust bardzo często stosuję. Tu jest to jajeczko, o którym wam też mówiłam, też zakupowałam je chyba albo w Hebe, albo w Rossmanie, teraz nie pamiętam, nie wiem gdzie je kupiłam. Gdzie je kupiłam? Nie wiem, zabijcie mnie, ale chyba w Rossmanie. Chyba w Rossmanie. I to jest też jakieś malinowo-truskawkowe. I robiłam wam na pewno, jest gdzieś w holu kosmetycznym, bodajże z Rossmana, właśnie z Kołobrzegu. Także nie pamiętam, jak się to nazywało, jakoś Lalo Lips, Lolo Lips, coś takiego. Także na pewno te, które mieszkacie w Polsce, to na pewno wiecie, o czym ja mówię. Był jeszcze na pewno bananowy, to wiem, bo się między tymi dwoma wahałam. Ale bałam się, że bananowy będzie za takim dły, więc wybrałam po prostu truskawko malinę, nie wiem co to jest. Także polecam. Oczywiście to już nie muszę nawet mówić. Co wam widzicie? Ja akurat tutaj mam miód i polecam bardzo serdecznie wam masełka z The Body Shopu. To jest coś fantastycznego. To jest coś chyba nawet prawie, że niezastąpionego, tak myślę bynajmniej. Ja oczywiście uwielbiałam i nie mogę teraz ostatnio dostać Chocomanie, czyli te masło czekoladowe do ust. Nie mogłam ostatnio dostać. Jedyne, jakiego nie lubię z tej serii, jakbym miała wam powiedzieć i doradzić, to nie lubię kokosowego. On zostawia takie białą powłokę na ustach, mi się to nie podoba. I takie delikatne grudeczki też zostawia. Także tego akurat nie lubię, ale mogę wam polecić na pewno wszystkie owocowe. Wszystkie nuty nie zapachowe też, ale wszystkie smaki owocowe. Takie malinowy, truskawkowy, bananowy, jakiś tam jakby był, nie wiem, grejpfrutowy. Nie pamiętam, ale naprawdę ja chyba miałam praktycznie wszystkie, prawie że wszystkie, naprawdę. Także polecam bardzo serdecznie wam masełka do ust z The Body Shopu. Kolejne dwa to są balsamy i masło. Masło kakaowe, czekoladowy balsam do ust z Ziai. I jego już tutaj mam na wykończeniu. Jest to takie masełko z Ziai. To jest jedno, drugie natomiast wygląda tak. I jest to również masełko z Ziai, z tym, że to jest pomarańczowy balsam do ust, energia pomarańczy. Także tak to się prezentuje. Takie dwa balsamy do ust z Ziai polecam bardzo serdecznie. Bardzo fajne, gęste, tłuste, strasznie fajnie naprawdę się je aplikuje. Bardzo je lubię i polecam. I ostatnie cztery rzeczy. Kolejny raz Baby Lips. Z tym, że to była jakaś chyba świąteczna tutaj wersja, też już niezbyt dużo mi zostało, ale jakby nie było, jeszcze coś jest. Nie wiem, ale pachnie mi kakaowo, ja nie pamiętam co to było, zabijcie mnie, nie wiem. To jest jakaś gorąca czekolada Hot Cocoa, czyli gorące kakao. Baby Lips to chyba była jakaś wersja świąteczna, także to będzie na pewno coś bardzo zbliżonego, jeżeli chodzi o te balsamy, to będzie bardzo zbliżona. Może nie tyle co konsystencja, bo tu mamy w sztyfcie, tu mamy w takim jajeczku, ale równie obie fajne, oba balsamy są fajne, godne polecenia. Kolejna rzecz to jest Primarka Banana Lip Balm Cheeky Monkey, ta wersja z taką małpką i to jest bananowy balsam do ust, 10 gram i one były po funcie. Wiecie co, zapach banana nie jest wyczuwalny, natomiast na ustach czujecie banana, to wam mogę powiedzieć, także na ustach jest wyczuwalny smak banana. Nie wiem jak oni to zrobili, że naprawdę na ustach czujecie smak, natomiast wąchając nie czuć banana. Także za jednego, jedynego funta. Zawsze jest też u mnie coś z Carmexu, tym razem akurat jest strawberry, nawilżający balsam do ust z Carmexu, truskawkowy. I zaraz wam powiem, no właśnie, też już jest chyba prawie na wykończeniu. Z Carmexu to na pewno już większość z was zna, bardzo fajnie, bardzo mocny zapach, bardzo mocny. Ja już miałam jakiś limonkowy, miałam jakiś miętowy, różne miałam, teraz akurat mówię, kończy mi się truskawka. Także również polecam i ostatnią rzecz, jaką polecę, to jest Bielenda, masełko do ust i to jest soczysta malina znowu.
i bardzo ładnie pachnie, widzicie, jest wydziabane. No, po prostu jest wydziabane, co świadczy o tym, że jest używany, ale jest go naprawdę bardzo dużo i pokażę Wam, on też nadaje taki bardzo, nie wiem czy to będzie widać, ale nadaje bardzo delikatny różowawy kolor. Także o, poza tym, że jeszcze nawilża, pięknie pachnie, bo bardzo ładnie pachnie, ceny kompletnie Wam nie powiem, bo ja to na pewno zakupywałam jak byłam w Kołobrzegu i to nie w tym, nie teraz, tylko chyba jak byłam w sezonie, chyba w sierpniu, coś mi się tak wydaje bynajmniej, ale na pewno gdzieś około 10 zł, myślę, że nie więcej. Takie rzeczy raczej nie przewyższają 10 zł. No i tak się prezentuje cała pielęgnacja moich ust. Jakbym miała Wam tutaj polecić, nie wiem, jedną jedyną rzecz, bo zabijcie mnie, nie poleciłabym Wam jednego. Natomiast na pewno byłabym jednak mimo wszystko gdzieś tam najbardziej. Jestem przy masełkach z The Body Shopu. Wszystkie masełka z The Body Shopu mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Natomiast teraz ostatnio naprawdę polubiłam się bardzo z tym piczkowym. Fajnie się go odkręca. Czasami wypada z rąk, ale mi to wszystko wypada. Bardzo fajny jest w smaku, bardzo fajnie nawilża. Ładny daje naturalny kolorek ustom. Wcale nie musimy nawet później malować ust, jeżeli gdzieś tam mamy szybko wylecieć właśnie. Bardzo fajny. Polecam bardzo gorąco. Cena 5 chyba funtów, czyli 99. Tak się prezentowała moja pielęgnacja ust. Mam nadzieję, że filmik Wam się do czegoś przydał, że coś z niego tutaj wyciągniecie dla siebie. Są rzeczy drogeryjne, praktycznie w większości i są rzeczy dostępne na każdą kieszeń, a to chyba dla Was też jest ważne, bo wiele z Was jest nastolatkami, także nie ma tutaj co szaleć z jakimiś Chanelami, Diorami i tymi podobnymi. Także wszystko to jest raczej dla Waszą kieszeń dostępne. Także ja życzę Wam miłego balsamowania ust. Mam nadzieję, że cokolwiek Wam się tutaj z tych informacji przyda, że coś dla siebie też znajdziecie i że rozwiałam Wasze wątpliwości. Bardzo dziękuję za te kilka minut. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Pinteresta. Ja się z Wami żegnam, ponieważ znowu później muszę Wam przygotować kolejny filmik, ale to już jak odbiorę synka ze szkoły, bo już jest czas. Także dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Ślę buziaki i życzę miłego popołudnia. Pa! Pa!